Policjanci z Zabrza poszukują mężczyzny, który w nocy z poniedziałku na wtorek podpalił ponad 20 samochodów w dzielnicy Rokitnica. Niektóre z aut płonęły bardzo blisko zabudowań mieszkalnych. Samochody były zaparkowane w różnych miejscach. Już taka wstępna ocena tego zdarzenia wskazuje na to, że osoby, które są pokrzywdzone w tej sprawie, no nic ich specjalnie nie łączy. Tak? To nie jest jakiś jeden właściciel tych samochodów, nie jest to jakaś jedna grupa. Po prostu przypadkowe osoby, które miały to nieszczęście, że ich samochód stał się celem ataku podpalacza. Policjanci, którzy rozpoczęli swoje działania, przede wszystkim skupili się najpierw na ustaleniu właścicieli. Druga grupa policjantów już dąży do ustalenia sprawcy. Zabezpieczone są nagrania z monitoringów. Pierwsze nagrania już są zabezpieczone, już policjanci je analizują. O pierwszym podpalonym samochodzie policjanci dowiedzieli się tuż po godzinie 2 w nocy. Potem zgłoszenia poszły lawinowo. Mężczyzna odpowiedzialny za podpalenia miał być widziany na jednej z ulic w Rokitnicy, jednak ukrył się przed nadjeżdżającym samochodem, po czym podpalił kolejne auto. Wszelkie informacje o sprawcy należy zgłaszać do Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.